Druga część orędzia, 6 sierpnia 2015 roku. Znikają instytucje kultury, zwłaszcza w tej Polsce powiatowej, ale także i w wielkich miastach. Chciałbym, żeby przestano mówić, że Polska powiatowa jest zwijana. Dzisiaj polska kultura wymaga mecenatu, mecenatu ze strony państwa. Będzie miała z całą pewnością swojego patrona w prezydencie Rzeczypospolitej, którym dzisiaj zostaje. Szanowni Państwo, nasz wielki rodak Jan Paweł II mówił: wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od Was nie wymagają. Ja powiem tak, proszę Państwa, dzisiaj wymagają. Słyszałem to przez ostatnie pół roku, na każdym kroku. Wymagają od nas, wymagają od polityków. Powinniśmy być razem i powinniśmy razem służyć ludziom. To jest wielkie zadanie na najbliższe lata. Przede wszystkim dla mnie. Dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale liczę na to, że będę miał Państwa wsparcie, także w polityce historycznej. Także w polityce historycznej, bo dzisiaj Polska tam często wymaga obrony, wymaga obrony jej dobre imię. I dlatego mówiłem, że chcę stworzyć specjalną instytucję, która będzie miała obowiązek tego dobrego imienia bronić na całym świecie. Niech ona istnieje pod patronatem prezydenta i premiera. I ministra spraw zagranicznych razem. Niech to będzie symbol jedności. My Polacy mamy wielką historię i nie mamy się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie, powinniśmy być z niej dumni. Powinniśmy mówić prawdę, ale powinniśmy także walczyć o prawdę w stosunkach z naszymi sąsiadami. Bo dobre stosunki międzysąsiedzkie, międzyludzkie mogą być zbudowane tylko na prawdzie. Dlatego aktywna polityka historyczna jest potrzebna i wewnątrz kraju, i na zewnątrz. I ja się zobowiązuję także i w tym zakresie być aktywny. Szanowni Państwo, zostałem wybrany prezydentem Rzeczypospolitej. Zostałem wybrany przez naród, mogę tak powiedzieć, bo w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach zdarzają mi się takie sytuacje, że podchodzą do mnie ludzie na ulicy i mówią: dzień dobry panie prezydencie, nie głosowaliśmy na pana. Ale życzymy panu, żeby pan dotrzymał swoich zobowiązań, tego co pan mówił w kampanii. Kiedy to słyszę, mam poczucie, że rzeczywiście zostałem wybrany przez naród. Ale mam też poczucie ogromnego zobowiązania, jakie zaciągnąłem, i wielkiej odpowiedzialności. Wielokrotnie słyszałem, zwłaszcza w czasie kampanii: niemożliwe, niemożliwe, niech pan nie liczy, niemożliwe. Proszę państwa, stoję tutaj dzisiaj przed Państwem jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele jest możliwe, jeżeli działamy razem i działamy zgodnie. Wiele jest możliwe, jeżeli wykazujemy się zrozumieniem, jeżeli jesteśmy dla siebie życzliwi. Andrzej Duda obejmuje dzisiaj urząd prezydenta Rzeczypospolitej i wierzę, że się uda. Dziękuję bardzo.